Cześć, jestem Igor i jestem menadżerem kierunku informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Powinienem powiedzieć doktor, inżynier, ale to w zasadzie taka ksywa zawodowa. Czym jest informatyka? Słyszałem ostatnio takie zdanie, że współczesnym światem rządzą algorytmy. Moim zdaniem to nie do końca prawda. Moim zdaniem współczesnym światem rządzą ludzie, którzy te algorytmy piszą. Jak ja, czy wkrótce ty. Informatyka to jest umiejętność wycięcia kawałka rzeczywistości, tego świata, który nas otacza, oraz przepisania go w sposób zrozumiały dla maszyny komputerowej. To oczywiście nie oznacza, że zaraz zaczniesz myśleć zerami i jedynkami. Nie. Przychodząc do WSB, od ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, nauczysz się wykorzystywać języki takie jak Java czy Python, do tego, żeby właśnie ten kawałek rzeczywistości stworzyć w ekranie komputera. Studiuj z nami informatykę, ponieważ warto. Dlaczego? Poznasz praktyków. Poznasz ludzi, którzy skończyli ten kierunek przed tobą i już nauczyli się czegoś więcej, na tyle, że są w stanie przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Na tyle, że zajmują naprawdę dobre stanowiska w dużych firmach z branży IT na terenie Warszawy i w zasadzie w całej Polsce. Na informatyce działamy nieszablonowo. Nie będziesz tylko i wyłącznie zaliczał przedmiotów kolejnymi testami czy nudnymi sprawdzianami. Nie. Będziesz szykował kawałki kodu. Pisał programy, działające bądź niedziałające, takie, które będziesz mógł poprawić w ramach kolejnego wyzwania. Będziesz grał w gry i nagrywał z tego materiały, żeby przygotować do tego blog bądź kanał na YouTubie. Sky is the limit. Właśnie dlatego warto studiować z nami w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.